10 mamy, dobra. Witam was serdecznie, Armia Malika, wszystkich obecnych na live. Tak jak obiecałem, godzina 20, jestem u was. Hej, mordeczki kochane, słuchajcie, od wczoraj w zasadzie od gali dużo emocji bardzo było. I jeszcze ta premiera, co w efekcie powoduje, że ja teraz cały czas tym telefonem jestem w ręku. Ktoś pisze, ktoś dzwoni, ktoś coś chce. I tak w zasadzie od wczoraj. Słuchajcie, chciałem wam z tego miejsca naprawdę bardzo podziękować, bo wykręciliśmy dla mnie po prostu chore, nawet nie tylko to słowo, ale naprawdę bardzo duże liczby. Ja takich liczb wcześniej nie miałem. Jestem naprawdę pod mega wrażeniem. Chciałem wam za to przede wszystkim podziękować. Przejdę tak na chwilkę jeszcze do tematu gali, żeby wszystko w jedno połączyć i żeby jedni fani nie czuli się zaniedbani. Słuchajcie mordy, wczorajsza gala, myślę, że żeśmy zrobili z całą obsadą high-leagueową po prostu kolejny level up. Udało nam się przebić z mojego punktu widzenia, ale to właśnie nie do końca wiem, czy to mi oceniać tak. Zrobiliśmy nowy level up, nie wiem, czy zdążyliście zauważyć, ale mieliśmy kamery 4K między innymi, chodzi o sprzęt. Mieliśmy te animacje 3D. Myślę, że no mało osób w ogóle w Europie chyba jest takich i takich federacji, które na takim poziomie to robiły. W Polsce na pewno zrobiliśmy to najlepiej dotychczas z obecnych gali. Więc kurczę, będzie jeszcze lepiej. Będzie na pewno jeszcze lepiej mordy. Z racji tego, że na trójce już bodajże rozpatrujemy i planujemy też walczących z zagranicy już. Wynik naprawdę mega. Mega jestem zadowolony. A jeśli chodzi o walki, to w niektórych walkach spodziewałem się dłuższej walki, skończyły się szybciej, a te, przy których spodziewałem się szybkiego zakończenia, trwały pełne 3 rundy. W zasadzie tyle. Jeśli chodzi o walki, bardzo podobała mi się walka niskorosłych. Big Jack, Mini Mike, naprawdę mega walka była według mnie. Stając pod ringiem, byłem cały czas pełen emocji właściwie, kurczę. Ciosy Mini Mike'a były tak szybkie momentami, że ja na to patrzę, po prostu było tylko jak z jakiegoś filmu science fiction. Naprawdę mega walka była. Big Jack też się bardzo dobrze prezentował. To, bym powiedział, była jedna z moich nawet ulubionych walk. Co ty powiesz, Damian? Big Jack, Mini Mike, zajebista walka, co nie? Denis Allan, kurczę, no ta walka z Denisem Allanem była bardzo fajna też. Z tej strony naprawdę mega propsy i to naprawdę i nawet gratulacje. I wszyscy obecni, którzy tutaj są, chciałbym też dali props Alanowi za to, że naprawdę chłop nie dość, że pokazał charakter i cały jakby cała jego postawa przez te całe przygotowania i walkę pokazały to, że ten chłop naprawdę jest wojownikiem i samo to, że wyszedł do walki z przeciwnikiem, który waży 20 kilo więcej, no powiem szczerze, ja bym nie wyszedł na takie walki, to jest pewne. Ja bym takiej walki nie wyszedł, aczkolwiek mówię, te 20 kilo różnicy było widać na ringu przy chociażby celnych ciosach takich, które wchodziły, no że ściągały po prostu. I to jest właściwie ta kwestia, która... Ale z drugiej strony Alan tak naprawdę sam chciał też tej walki, więc... Sama walka, że trwała 3 rundy w moim odczuciu, no też powiem szczerze, kurde, nie spodziewałem się tego. Jak weszło tam parę takich naprawdę solidnych uderzeń, spodziewałem się szybkiego zakończenia akcji, przyznam szczerze, ale Alan naprawdę pokazał mocną głowę. Tam jedno kolano bardzo fajnie weszło też. Walka ogólnie zajebista też. Pasza i Owca. No to właśnie, kurde, mam trzy swoje typy tak naprawdę ulubionych walk. Pasza, Owca na pewno też w tej
trójce są i właściwie nawet nie wiem, czy to nie byłoby numer jeden. Bardzo mi się podobała walka Big Jacka i Mini Mike, jak mam być szczery. I Paszy i Owca, no i Alan Davis, która tak naprawdę najbardziej na pierwszy trzymała wszystkich. Także z tego miejsca mordy ja nadal, kurczę, cały czas jestem trochę jeszcze, wiecie, roztargniony. Myślami też próbuję złapać tego jednego punktu, ale też jestem w trochę innej przestrzeni jeszcze. Odnośnie wczorajszego wywiadu też właśnie chciałem podkreślić. Naprawdę miałem mordy spieśnięte usta i tam ludzie piszą, no naćpał się, mordy, tak szczerze, pomyślcie sobie teraz i sami odpowiedzcie na pytanie, czy jak ja bym się naćpał, to czy ja ze swoim wizerunkiem i ze swoją osobowością musiałbym się z tym w ogóle ukrywać? Tak szczerze, między nami, mordy. Tak, kurczę, czasami nie kumam w ogóle tych ludzi i tych wypowiedzi, bo ja taki jak jestem, jestem, mordy. I nawet jakbym był naćpany, to bym tego nie ukrywał się tym, w sensie nie miałbym potrzeby. Ja naprawdę wczoraj byłem psychicznie może wyczerpany, to zbyt dosadne i zbyt jakby mocne słowo, ale byłem naprawdę zmęczony psychicznie wczoraj, wiecie. Otrzymywałem masę telefonów od znajomych, tego wpuść tam, zrób to, i właściwie jak już się ta gala skończyła, ja byłem po swoim występie, to tak naprawdę, wiecie, tak wczoraj na tym wywiadzie zresztą powiedziałem, byłem myślami zupełnie gdzie indziej nie czułem, żeby ta rozmowa w ogóle miała sens, bo się zwyczajnie według mnie nie kleiła. Także tak, do wszystkich tych, mordeczki, jakbym ćpał, to nie ukrywałbym się na pewno z tym. I słynny o, Malik naćpany. Słuchajcie, mordy, teraz tak, przejdźmy do tematu singla Jetlag. Liczby, które wykręciliśmy, są no, dotychczas największe liczby w mojej twórczości, aktywności muzycznej, więc naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Z tego miejsca chciałem wam bardzo podziękować, jesteście mega i mamy możliwość, żeby wejść na globalne czarty. I teraz właściwie to wszystko jest w waszych rękach, mamy jeszcze czas do północy. I myślę, że jeśli wszyscy teraz włączymy sobie po prostu na Spotify utwór, pokażemy tam paru znajomym, poślemy, pokażemy, sprawdzajcie nutę, to jesteśmy, myślę, nawet w stanie wejść na te globalne czarty, rekord pobić Polski i przede wszystkim samo to, że polska muzyka będzie miała swoje miejsce na globalnych czartach, to według mnie to jest moim celem przede wszystkim. Chciałbym właśnie jakby pokazać też ludziom z innych miejsc, że w Polsce mamy fajną muzykę i że właściwie jesteśmy w stanie też wejść tam, gdzie inni artyści z innych krajów europejskich. Także tak to wygląda, mordeczki kochane. Wiecie co? Kurczę, do rekordu właściwie inaczej. Rekord już by został pobity, ale zazwyczaj jest tak, że Spotify też odciąga pewną liczbę wyświetleń. Więc ciężko mi jest powiedzieć, zobaczymy, ile do czarców wejdzie, ale jeśli chodzi o same liczby, to rekord już został pobity właściwie i to nawet bym powiedział parę godzin temu. Rekord, rekordy, mordo, ale mi w tej chwili chyba właściwie to bardziej zależy na tych, co się nazywa, na wejściu na te globalne czarty. Tam musimy mieć około 800 tysięcy streamów na Spotify. Ale myślę, że jest to do zrobienia. Malik, czy ty masz duży w oczach? Nie. Także tak to wygląda. Będę robić jeszcze pewnie jutro jakiś live, jak trochę odpocznę. Dzisiaj spędzam czas ze swoimi bliskimi. Coś zjem, potem mam jeszcze wywiad jeden tutaj w Krakowie. I właściwie taki jest plan na dzisiaj.
bombardujcie wszyscy mordy jetlag. I nawet, jakbym miał powiedzieć, to skupcie się bardziej na Spotify'u niż na YouTubie, bo na tym nam zależy przede wszystkim. Bombardujcie wszyscy Armia Malika, link Spotify'owy, jetlag, a ja do was jeszcze pewnie wrócę, jak nie dzisiaj, później, to najpóźniej jutro jeszcze zrobimy fajny live, zapraszamy gości, porozmawiamy z wami i piszcie mi wiadomości przede wszystkim. Będę starać się do was odpisywać, mordy. Jak macie jakieś pytania do mnie, czy swoje opinie dotyczące gali, coś, co uważacie, że mogłoby być lepiej, piszcie do mnie te wszystkie wiadomości. Ja bardzo bym chciał dowiedzieć się od was i zobaczyć, jak to wygląda z waszej strony. Także czekam na wasze informacje dotyczące tego, co możemy polepszyć, co mogłoby być lepiej w kolejnych galach. I bądźmy po prostu w kontakcie, mordy. Dziękuję wam bardzo, mordy. Pozdrawiam was serdecznie z tego miejsca.